Gdyby tak miało być, no to nie tylko, że miasto Opole miałoby wchłonąć Horulę z największą w Europie cementownią i udziałem cementowni w podatkach, wtedy trzeba byłoby wziąć całą gminę Gogolin i utrzymywać całą infrastrukturę, utrzymać na tym poziomie, jak my to robimy, szkoły, przedszkola, żłobki, stwarzać warunki tutaj do osiedlania się, dawać takie możliwości spędzenia wolnego czasu, jak my dajemy, czyli trzeba by było wziąć naszą gminę z tym wszystkim, co już posiadamy, z tymi marzeniami i tymi oczekiwaniami, jakie nasi mieszkańcy pokładają w władzach samorządowych gminy Gogolin. Bo to nie jest tak, że my sobie wywiórczo weźmiemy to, co nam pasuje, a to, co nam nie pasuje, to zostawimy. Bo jeżeli osłabiono by te gminy, które na swoim terenie mają tak znaczące zakłady, jak chociażby my, naszą cementownię, a gmina Dobrzeń elektrownie, to te gminy również nie będą miały tak zwanego wkładu własnego, czyli nie będą mogły korzystać z dobrodziejstwa dotacji unijnych, a zatem nie będą się rozwijać. Mało tego, nie będą miały środki w swoich budżetach na utrzymaniu i dedykowaniu swoim mieszkańcom tych usług, które w tej chwili możemy poprzez te nasze budżety realizować. Dlatego ja mówię bardzo otwarcie. To nie jest tak, że my sobie weźmiemy to, co nam będzie pasować i będziemy mieli w określonym czasokresie duże możliwości absorpcji środków unijnych, bo będziemy mieli na wkłady własne, bo tak by chciało najprawdopodobniej Opole, a co zresztą? Czyli to się tak nie da i ja też jestem w stanie zrozumieć i rozumiem opór i społeczny mieszkańców, i tutaj jasno, twarde stanowisko moich kolegów samorządowców, którzy na pewno też starają się, co do tego jestem przekonany, i chcą wykorzystać wszystkie szanse, jakie się zrodziły dla realizacji swoich strategii rozwoju. Mało tego, trzeba było te strategie przygotować, pod te strategie odpowiednie wnioski, a żeby te wnioski można składać, trzeba było przygotować projekty, czyli wydatkować określone środki z budżetów środków publicznych. I nie da się tego odłączyć, nie da się tego rozłączyć. I tutaj to nie jest tak, że gmina, która straci rocznie 10 albo 10 milionów złotych, sobie poradzi z okrojoną wielkością, jeżeli chodzi o ten potencjał społeczny, ale też jeżeli chodzi o wielkość danej gminy, bo po prostu bez pieniędzy nie będziemy w stanie, czy te gminy nie byłyby w stanie utrzymać tej jakości życia na terenie swoich gmin, które teraz swoich mieszkańców dedykują. Aczkolwiek jest jedno bardzo ważne rzecz i z tym się wszyscy podkreślają uczestnicy aglomeracji, że wszystkim nam zależy na tym, żeby się Opole rozwijało. Niech Opole wykorzysta te szanse, jakie się rodzą, jakie się zrodziły przed Opolem, a gdy już tych możliwości nie będzie, bo może za jakiś czas się okaże, że faktycznie tych terenów inwestycyjnych już nie ma, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podpisywać kolejne akta o partnerstwie, kolejne umowy współpracy dla wykorzystania wszystkich szans rozwojowych Opola.